Notatnika kapitana Żbika, część 14. Poniedziałek. Pułkownik Żelazny nadal na urlopie. Zaczynamy odczuwać jego brak. Kapral Klucha prawie zapomniał, jak się mówi po polsku. Doszło do tego, że zatrzymuje przestępców na migi. Wtorek. Posterunkowy paproch regulował dzisiaj ruch na skrzyżowaniu. Wrócił na komisariat jakiś taki siny i milczący. Próbowaliśmy coś od niego wyciągnąć, ale tylko jeszcze bardziej zsiniał, wyszły mu oczy i zaczęło gwizdać w płucach. Serdecznie poklepałem go po plecach, aby podnieść chłopa na duchu. Wypluł gwizdek. Środa. W przerwach między przesłuchaniami gramy w ping-ponga. Na wyjętych z futryny drzwiach wejściowych. Czwartek. Dziś przybyła do nas obywatelka Kwiatkowska z informacją, że zabiła swojego męża Kwiatkowskiego Leona. Uśmialiśmy się setnie. Nie damy się nabrać na tak prymitywny żart. Przecież tydzień temu sam osobiście widziałem Kwiatkowskiego pod Monopolowym. Kazaliśmy jej się umyć tej czerwonej substancji, którą miała na rękach i odesłaliśmy do domu. Piątek. Pułkownik Żelazny przysłał telegram. Trzymajcie się, chłopaki. Stop. Dziwny rozkaz. Cała robota stanęła. Stoimy sobie jeden za drugim i trzymamy się za stopy. Widok mam kiepski, bo mam przed sobą wypiętego kaprala Kluchę. Mam nadzieję, że nie jadł grochu na obiad. Sobota. A jednak. Jadł. Niedziela. Docucili mnie. Teraz Klucha stoi na końcu, a posterunkowy paproch z przodu. Mam nadzieję, że nie jadł grochu na obiad. A jednak. I nie uprzedził. Raz poszedł gajowy do lasu, chcąc tam narobić hałasu, lecz nim wypalił z dwururki, to go zagryzły wiewiórki. Ludojady. Ludojady. Raz pewien grzybiarz z Radomia do lasu poszedł na zwiady. Rodzina czeka z obiadem. Obiad jedzą bobry. Też ludojady, ludojady. Policja tam nawet nie zajrzy. Strach na piechotę się szwendać. Zagryzą lub puszczą gazy, albo zabiorą samochód, jak mrówki radiowozojady. Radiowozojady. Radiowozojady.